Cześć drodzy widzowie, ja jestem Bob Inwestycje, a w dzisiejszym materiale porozmawiamy sobie o tym, jak zachować się tak naprawdę podczas operacji. Czy się wyprzedać przed operacją, czy się wyprzedać po operacji, no po prostu jak się zachować. No ale przed tym wszystkim chciałbym Was wszystkich zaprosić na mojego Discorda, gdzie trwa aktualnie konkurs na 20 PSF kart, link w opisie. No i przy okazji, jakbyście chcieli kupić ode mnie Buff Balance, zapraszam, lub też sprzedać swoje skinki, również zapraszam. No, i dziękuję tak naprawdę osobie o Niku Trader 42 na 2 za podesłanie. Tak naprawdę, pomysłu na filmik. Jak chcecie podesłać jakieś swoje, to zapraszam pomysły na odcinek. Tutaj o. No, i przechodząc tak naprawdę do głównego materiału, co zrobić, jak jest operacja. Co zrobić, jak sądzicie, że będzie operacja. Powiem wam tak, z własnego doświadczenia i obserwacji wynika na to, że jak jest operacja, to po prostu leci to wszystko w dół. Sceny skinów lecą w dół. No, ale jak się kończy operacja, to po prostu leci w górę. Więc najlepszą okazją i momentem byłoby tak naprawdę, wy. Sprzedać się w teorii przed operacją. Eee, nie, czekajcie. Tak, przed operacją i kupić to tak naprawdę jak ona wyjdzie, i znowu w sumie sprzedać po, chociaż te ceny skinów pole są dość nieźle, jakby nie patrzeć. No ale dobra. O co tutaj chodzi? Macie tu tak naprawdę jeszcze przykład na. No, chodzi o to, co zrobić. A przykład, macie tak naprawdę na Sztokholmie kapsułkach Challengers'ów, dobrze mówię? Dokładnie nie. To są kandydaci, akurat. Kandydaci kontendersi. Dobra, no i zobaczcie. Tutaj kapsułki ze Sztokholmu były w 2021 roku, tak naprawdę, jak operacja Riptide. No, 21 września, falala, sralala. Zakończyła się 20 lutego. I zobaczcie, jak się tak naprawdę to wyglądało w lutym. Patrzcie, tutaj macie. Koniec promocji był 18 stycznia, z tego co pamiętam. Patrzcie, 18 stycznia, nie? 17 ,9 zł 9, 18 nagle już jest za złoty 30, zł. 19 ,30 zł 30. No i dobra, przechodzimy tak naprawdę do lutego, to sobie cena stoi, stoi, stoi i nagle jest tydzień przed zakończeniem operacji, złoty 61. Zł. Przechodzimy do 20 lutego, 2 zł. Po operacji nagle 25 5 dni po 2,94 pik. No, marzec taka stagnacja, trochę spadek, nawet bym powiedział, koniec marca nagle w górę. I tak sobie już po prostu później stało. Po czym jeszcze lekko spadł, kurde za darmo to było No i znowu spadło Aż koniec końców poleciało na 30 zł No piękna sprawa e, No właśnie, no ale dobra Więc Z mojej opinii tak naprawdę Najlepiej będzie albo Ryzykować i się wyprzedawać tak naprawdę I stwierdza, że ej dobra, operacja będzie za tydzień, wyprzedaje się no albo zaryzykować i potrzymać bo może tej operacji nie być i po prostu przez pryzmat Source 2 ceny mogą pójść w górę. Jakby nie patrzeć, Chiny Perfect World jeszcze nie otrzymał w Source 2 bety, co jest dość bardzo istotne i ciekawe, no bo jak w sumie dostaną to też pytanie, ile tam osób się składa na, to, na ten Perfect World bo z tego co ja rozumiem, to Perfect World jest po prostu ta wersja chińska no gra wersja chińska, co nie? bez krwi, bez tych skinów niektórych, tych czaszek no i z innych zamienników, nie? Ciekawe co by było jakby takie Chińczyki właśnie dostały te betę Co by było nagle, góra? No bo, zobaczcie też, z drugiej strony jest milion 200 tysięcy To też poniekąd może wytłumaczyć tam czemu nie jest to bliskie nawet miliona 800 tysięcy No dobra, jest powiedzmy losowa jakaś środa, środa, dzień, no środy, tak? Jest milion prawie, no dobra, milion 300 tysięcy, więc Idąc tą logiką, jeżeli będzie Source 2, bez operacji, myk to niby, ale to niby w mojej opinii ceny mogą iść w górę. A nawet powinny z drugiej strony, jakby patrzeć, że jeszcze Perfect World Chiny nie dostały tej bety. No, jest to bynajmniej ciekawe, i jestem tak naprawdę ciekawy, co wy o tym sądzicie, więc dajcie znać w komentarzu. Trzymajcie się i cześć.